Szanowni Państwo, Panie i Panowie, moim gościem w strefie Dread dzisiaj jest Adam Kłosiński z zespołu Warsaw Afrobeat Orchestra. Żeby porozmawiać o tej płycie Warsaw Afrobeat Orchestra, trzeci album formacji, który ukazuje się, Adaś, kiedy? Właściwie to już się ukazał 15 października w formie plików na streamingach, natomiast album w formie winylowej jest już w przedsprzedaży i za chwilę już będzie w normalnej sprzedaży, regularnej. O co dokładnie chodzi z koncepcją tego albumu? No tak, no chodzi o pokazanie pewnych dysfunkcji emocjonalnych człowieka, które wynikają z jakichś właśnie zaprogramowanych schematów, wyuczonych schematów i w konsekwencji czasami ludzie robią rzeczy, których nigdy nie chcieliby zrobić. Na przykład mówią rzeczy, których nie chcieliby powiedzieć i odwrotnie, nie powiedzą rzeczy, które chcieliby powiedzieć. You are in F-U-T-U, you are in F-U-T-U.